Komitet Nauk Pra i Protohistorycznych Polskiej Akademii Nauk, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk oraz Polska Akademia Nauk zapraszają na film z serii Wywiady z profesorami archeologii. Wywiad z profesorem Jerzym Gąsowskim, część trzecia. Badania we Francji i Bułgarii oraz niuanse języków słowiańskich. Ja nie uczyłem się angielskiego w szkole. Ja znałem dość dobrze wtedy, w tym czasie, o którym mówię. Znałem jeszcze z czasów okupacji, bo pracowałem na kolei, miałem zwierzchników niemieckich i tak dalej. Znałem niemiecki jeszcze jako nastolatek. Nauczyłem się go. Ja miałem w ogóle zawsze talent do języków obcych i szybko się uczyłem. A przede wszystkim jest taka tajemnica, nie wszystkim znana, że można rozmawiać w danym języku, popełniając błędy gramatyczne nawet, jeżeli się prawidłowo akcentuje. I wtedy mówią o człowieku, o, jak pan dobrze mówi, jak pan dobrze zna język. A się mówi, tylko używa się słów, które się zna, prawda? Ale jeżeli się mówi i na przykład były takie wykopaliska zorganizowane przez Polską Akademię Nauk, przez IHKM na terenie Francji w ramach takiego wielkiego programu wsi zagubionych, który był prowadzony na terenie zachodniej Europy, dlatego że przemiany ekonomiczne albo jakieś wielkie katastrofy wojenne prowadziły do tego, że do tej pory pewne obszary były niezasiedlone. Na przykład w Anglii jest typowym zjawiskiem to, że w szczerym polu stoi kościół średniowieczny, oddalony od dzisiejszej wsi o 5 kilometrów. Ludzie tam chodzą do tego kościoła, a naokoło była wieś, ale nie ma jej, ponieważ zamieniono to na pastwisko. We Francji jest inne zjawisko, mianowicie w południowej Francji, we wczesnym średniowieczu, w XII-XIII wieku powstała taka herezja Albigensów i Waldensów. To jest w ogóle bardzo ciekawe zjawisko w dziejach chrześcijaństwa europejskiego, że ze Bliskiego Wschodu zaczęły dochodzić takie, jakbym powiedział, podstawowe wątpliwości dotyczące no jakby niepodważalnych fundamentów wiary chrześcijańskiej. Na przykład, jeżeli Pan Bóg jest samym dobrem, to dlaczego diabła toleruje? To znaczy, że co? Tego diabła nie mógł zniszczyć? To znaczy, że diabeł jest tak samo ważny jak Bóg. Oczywiście to wynikało z przenikania pewnych wschodnich wierzeń niechrześcijańskich, ale dostało się do chrześcijaństwa. I samo to powodowało, że pojawiły się sekty tak zwanych, no nieważne, bo to były rozmaite sekty w różnych krajach południowej Europy. I to szczególnie się rozwinęło we Francji. Tam powstali tak zwani Albigensi i Waldensi. Ci Albigensi zachowywali absolutną czystość moralną, to znaczy nie czystość rozumianą seksualnie, bo się przecież musieli jakoś rozmnażać, ale starali się żyć bez grzechu i potępiali biskupów, i zamożność niektórych księży i tak dalej, i tak dalej. To powodowało napięcia już nie tylko religijne, ale takie społeczne, które spowodowały wojnę religijną, która w straszliwy sposób zniszczyła południową Francję.
tak, że w wielu okolicach do tej pory nie masz ani jednego domu. Owszem, są pola uprawne, tak, wszędzie ziemię się szanuje, ale nikt nie mieszka. I myśmy tam prowadzili wykopaliska w południowej Francji, kilka ekip, ja prowadziłem jedną z ekip, która mieszkała w opuszczonej plebanii przy kościółku, który był raz tygodniowo nawiedzany przez wędrownego księdza. Mówię wędrownego, bo on miał chyba z 5 parafii do obsłużenia, sam jeden. Miał samochód i chodził w podartej sutannie, bidak. Bardzośmy się polubili i obsługiwał sam kościoły, dlatego że kościół we Francji po tych prześladowaniach, jakie przeszedł w czasie rewolucji francuskiej, był w szczególny sposób traktowany przez bardzo wierzących ludzi nawet. Mianowicie, że wszystko, co jest wewnątrz kościoła, jest kościelne. Ale to, co jest na zewnątrz kościoła, już nie jest. I na przykład we Francji normalnym widokiem, nawet w dużych miastach, jest taki przyścienny pisuar dla panów, żeby tylko nie było widać, że oni oddają mocz specjalnie na kościele, żeby pokazać, że to jest cywilne, że to nie jest. No, na ogół o tym się nie mówi, ale myśmy to widzieli na własne oczy. I poza tym księdza utrzymuje parafia i rada parafialna, przepraszam. I ta rada parafialna jest skąpa, bo musi rozważyć, czy trzeba dach załatać, czy księdzu dać na benzynę. No ale trzeba mu dać na benzynę, bo on przecież musi objechać te wszystkie kościoły w niedzielę, sam jeden, nie ma żadnego pomocnika. I jak ja mu powiedziałem, jak jest w Polsce, to on nie chciał wierzyć, bo to były czasy komuny, że no, kościoły działają w Polsce, prawda? Wszystkie. Nie było zamkniętych kościołów. To jak się pojechało gdzieś do Wilna czy coś i kościoły zamienione były na muzea, na ateizmu, prawda? A w Polsce jakoś udało się to zachować, że nawet biskupów z pałaców nie powyrzucano przecież. Jednym słowem, my sobie nie zdajemy sprawy, że co prawda była komuna, ale ona była taka, że nazywano Polskę jedynym wesołym obozem, jedynym wesołym barakiem w obozie komunistycznym. Więc w każdym razie takie rozmaite przygody tam się zdarzały. Francja jest naprawdę krajem katolickim, porządnym, wierzącym i tak dalej. Oczywiście, że są tam jeszcze inne zmiany. W tym czasie, jak myśmy tam byli, to biskupem Paryża był ksiądz, który pochodził z Polski i był Żydem. Ksiądz katolicki był Żydem z pochodzenia. Tak. No, u nas by chyba się nie dało to. Ale no, ważne, że był księdzem i był dobrym biskupem w najważniejszym mieście Francji. I tak poznawało się kraj od wsi. I to jest pewien przywilej archeologii, bo na przykład ja kierowałem badaniami w Bułgarii. Też na zasadzie porozumienia tych uczelni i Akademii Nauk w strefie naddunajskiej mniej więcej. I ja już znałem trochę rosyjski. Nie sprawiało mi problemu czytania cyrylicy, ale język bułgarski jest bardzo niebezpieczny dla kogoś, kto zna języki słowiańskie, bo pewne słowa znaczą zupełnie co innego, a są takie same, ale ktokolwiek zna starocerkiewno-słowiański, który jest w cerkwi językiem
liturgicznym, to właśnie po bułgarsku bym świetnie sobie dawał radę, z wyjątkiem słów takich, które zostały przyjęte z języka tureckiego. Tam zapałki się nazywają po turecku kibrit, a powiedzmy uroczysta kolacja nazywa się trapeza, z kolei z języka greckiego, który oznacza stół, i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie mieliśmy taką przygodę z fotografem, z PMA, który, bardzo miłym człowiekiem, który przyjechał tam, żeby wspomóc nasze badania, i poszedł rano kupić pieczywo sobie do piekarni. I oczywiście on uważał, że jak głośno będzie mówił, to go zrozumieją po polsku oczywiście. I tam był taki młody piekarz, świeżo po ślubie, i on przyszedł i mówi: bułkę! I widzi, że ten się zjeżdża. Bułkę, mówi. No, bułkę, no. I nawet pokazuje palcem, a ten wychodzi i chce go bić. Bo co się okazuje? Bułka po bułgarsku to jest świeżo poślubiona żona. Jeszcze dzieci nie było. Ten etap, prawda, taki romantyczny etap małżeństwa. A ten sobie zażyczył to żonę. Bardzo to niebezpieczne rzeczy. Albo na przykład panienka spotkała radzieckiego marynarza, Bułgarka, a tam stacjonowała kiedyś, była jakaś baza. I mówi do tego, wydawało jej się, że mówi po rosyjsku, mówi: «Kakoj u was krasny żywot». To było po bułgarsku piękne życie, a po rosyjsku czerwony brzuch. I są to, w każdym języku są takie niebezpieczeństwa.